Cześć Wani, to jest bardzo serdecznie kolejny raz w Gothiku. Jak widzicie, jesteśmy w miejscu, w którym poprzednio skończyliśmy, czyli właśnie przy kręgu słonecznym magów ognia, coś takiego. W każdym razie udamy się teraz na farmę Lee, dlatego że mamy czarną skórę trolla do oddania, a oprócz tego musimy oczyścić farmę Sekowa z poszukiwaczy, co na pewno będzie znacznie trudniejszym zadaniem niż sam czarny troll. Zupełnie się naprawdę. Zgadzam. Nie, to ci poszukiwacze są po prostu niemożliwi. Jeśli gramy magię ognia, to naprawdę jest ciężko ich pokonać. Próbujemy może, a chociaż nie, armia szkieletów goblinów raczej tam nie podziała. Martwi. Wilki też raczej też nic ciekawego tam nie zdziałają. Szkielety. Nie muszę mieć. Też dużo nie zrobią. Kamieni strażnicy. Kamieni strażnicy są oparte na ogień chyba. To może być dosyć interesujące. Mam skórę czarnego trolla. To niemożliwe. Pokaż mi ją. Nieprawdopodobne. Co za nią chcesz? Dawaj wszystko, co masz. Dobra. Dam ci 500 sztuk złota i dorzucę 3 silne mikstury lecznicze. Tak jakby mnie to cokolwiek sprzedane. Chodziło. Interesy z tobą to sama przyjemność. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. W takim razie spadamy stąd. I został nam jeszcze... Farma Sekowa. To większy problem. To będzie większe wyzwanie, prawda? Zastanawiałem, czy jeszcze nie przejść na Górniczą Dolinę, nie powybijać tych orków, którzy tam stoją. Może nie być to zbyt łatwe tak naprawdę, bo troszkę potrzebuję tej many, żeby zabić chociaż jednego tego orka. Ale co? Czemu by nie, prawda? Okej. Teraz poszukiwacze, zapiszmy sobie w tym miejscu. Pewno nie będzie proste, wybierzmy sobie lepszą broń. I tą, która będzie dawać mi manę. No może to nie jest lepsza broń. Może bardziej korzystniejsza teraz, prawda? I dla mnie. Gruba lodu. Przyzwanie strażnika, czemu nie mam pod szóstką? Przyzwanie strażnika. Aha, usunąłem niechcący. Tutaj miał byczkę. Proszę, jeden kamienny strażnik. Testujcie się. No chodź tu. Raczej go nie powinien zabić. O kurde, kolejny tam wylazł, widzicie? Chyba przyzwiemy jeszcze jednego strażnika. Przez ścianę chyba się zbugował, coś mi się wydaje. Walić go czy nie? Będę czekać, czekajcie, spróbujemy jeszcze jednego mu tam walnąć. Masz drugiego. Gdzie są moje miksturki? O kurde. Co on zrobił? Ja pierdzielę. To było mocne. Naprawdę było mocne. Nie spodziewałem. Kurde, ci kamienni strażnicy naprawdę wolno go biłem, strasznie. Ale jest sposób. Tego jednego strażnika można oczywiście załatwić znacznie łatwiej. Zobaczymy, czy mój pancerz bandyty ma jakieś wartości obrony przed ogniem. Nie, on w ogóle nie będzie bronić mnie przed ogniem, więc warto będzie w tej zostać już. Szacie maga. Czasem. Się tutaj zdobyć na tego maga. No właśnie, bo tak się zastanawiam, czy to jest właśnie ten problem. Spróbujmy lodową strzałę, co? Czusteczką. Turki. Dajcie mi turki. Kurde, no. Za szybko. Mało czasu miałem na to. Próbujmy. Nie, kula ognia. Lodowa strzała właśnie. Nic mu nie robi tak naprawdę to lodowa strzała. Kurde, mało już mam tych mikstur, naprawdę. Niedługo będzie problem.
przykład, więc mi pomoże. Tam je. Dobra, doklepmy go w razie mieczem. Że muszę zaoszczędzić troszkę na manie. Mamy problem z miksturkami. Mam nadzieję, że teraz go załatwimy już. Ty tam mógłbyś dostać? Dlaczego ty to w ogóle tak małe obrażenia ode mnie dostajesz? Ty, ja nie wiem. To jest naprawdę niesamowite po prostu. Ci poszukiwacze to mają takie obrażenia duże z niektórych czarów, a zarazem mają tak życia. Nie jest prosto załatwić choćby jednego. Ej, spróbujemy sobie zapisać tutaj na dwójeczkę. Spróbuję przenocować tutaj. Co? Co ty na to? Co wy na to, poszukiwacze? Okej. Okay. Może mi daliście? Tutaj stoją do trzech prawdopodobnie. I mam do tego też pomysł, dlatego że mam takie zaklęcie rozpryskowe. Grom. Wiemy grom, co? Na was podziała owy grom. Jeszcze żyjecie. I może nic za dużo nie podziałał, co? Bym jeszcze jeden użył. I raz tylko nim dostają, prawda? I ile macie życia? Proszę, macie naprawdę mało życia. Nawet mieczem was wszystkich tutaj rozwalę, ja pierdzielę. No dobra. To się opłaciło. To było niezłe. Jakoś udało się ich tu załatwić tym gromem. Dobra. Tylko jest jeszcze jedna istotna rzecz. Muszę się rozejrzeć, czy ja nie zabiję niechcącego innego. Chyba widzę, owce żyją. Gościu tutaj żyje. Więc powinno być wszystko dobrze. Okradnijmy jeszcze im chatę, zanim pójdziemy dalej. Kuferek. Okej. Okay. Jest prawdopodobnie... Kurde, nie wiedziałem, że tutaj też znajdę taką runę. Bur Irdorat. To przeczytać najpierw. Tu mam ciekawe. O. Tego się nie spodziewałem. Spać. Mnie przeklęło już. Mogę. Na szczęście mogę. Dobra, to skoro mamy poszukiwaczy pokonanych, zapiszmy sobie. Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo. Prawo, lewo, lewo, prawo, 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 lewo, okej. Okay. Mamy to. Nie. Ty w sam. Idziemy powiedzieć Zakopowi, że już wyczyniliśmy mu farmę z zobaczenia. Jest nieźle. Ładnie ten grom bije. Podoba mi się. Twój dom jest pusty. Ludzie w czarnych kapturach odeszli. Dziękuję ci, panie magu. Gdyby nie potężni kapłani, bylibyśmy zgubieni. Nie tak szybko, przyjacielu. Interesuje mnie tylko jedna kwestia. Czego czarne kaptury szukały w twoim domu? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, o czcigodny magu. Może ma to związek... Z czym? Wybacz, wiele lat temu przysiągłem, że nie powiem. Nie mogę złamać danego słowa. Mogę jedynie dać ci odrobinę złota i prosić, byś mnie oszczędził. W takim razie dawaj. Spieszy mi się. Proszę. Wezi bez spierdzielenia, nie? Dawaj tyle. Czy wydasz... Nic od czasu wizyty tych drani w czerni. Okej. Faceci w czerni byli, nie? Dobra, w takim razie teraz lecimy do Pyrokara. Mamy Pyrokar. Ile mam punktów? Mam już 20 punktów doświadczenia. Można by było się jeszcze nauczyć trochę tej many, ale szczerze mówiąc zastanawiam się, czy jest mi to potrzebne, czy może zostawimy to sobie, dlatego że niedługo skończymy akty i po prostu wskoczymy na kolejny
krąg. Czyli to będzie znacznie lepszy pomysł. No też za tym magów ognia też powinny dawać many. Xardas kazał mi wręczyć ci tę księgę. To dowód jego zaufania. Pokaż. To niesamowite. Czy masz pojęcie, co mi właśnie przekazałeś? Nie. To niezwykle stara księga, która zaginęła całe wieki temu. Sądziliśmy, że została zniszczona, a teraz dowiaduje się, że była w posiadaniu Xardasa. Zatem zgodzisz się uczestniczyć w rytuale? Tak, udam się do Słonecznego Kręgu, ale bynajmniej nie dlatego, że uwierzyłem w dobre intencje Xardasa. O nie, wręcz przeciwnie. Zamierzam wydusić z tego starego szakala, dlaczego tak długo trzymał księgę w ukryciu. Tym razem posunął się zbyt daleko. No i tam, zobaczymy się przy Słonecznym Kręgu. No okej. To fajnie. Możemy w takim razie teraz zastanowić, jak nam się dostać najszybciej, bo myślę, że będzie jeszcze szybsza droga, gdybym na przykład teleportował się do magów wody w taki sposób, jakbym użył tego do tawerny. Chwała! Okej, i byśmy skoczyli tutaj po prostu teleportem. Znacznie chyba szybciej, byśmy byli przy tych piramidkach. Jeszcze jeden poszukiwacz, prawda? Już usuniemy. Są drzwi. Co? Jak zwykle zamknięte. Bardzo fajnie, że ktoś z nami chodzi, zamyka te wszystkie drzwi. Musimy stąd wyjść. Ja, czy jeszcze jakieś potwory tutaj będą? Tędy? Duża to jest. Ta świątynia, jakby nie patrzeć. Nawet nie pamiętam jej. Kiedy my tu ostatnio byliśmy, prawda? To jest właśnie tu jeszcze jedno ciekawe miejsce. Ciekawe właśnie. Jest ten sam teleport. Można go otworzyć. Prawda? Dobra. Będziemy na zewnątrz. O kurde, gobliny tu są. Spodziewałem się ich tu. Słuchajcie, bo my tu chyba się poprzednio tak nie rozejrzeliśmy. Są potwory jeszcze. Znaczy nie, chyba chodziliśmy. Tu się kręciliśmy, już nie pamiętam tak naprawdę. Czasu minęło, prawda? Kiedy ostatnio byliśmy w Korinis. Skrzynia i pytanie, czy jest zamknięta. Okej, okay, czyli nie byliśmy tu. Lewo, lewo, prawo, lewo. Prawo, lewo, prawo. Okej, okay. Dało radę. No dobra, spadajmy stąd. Już do większości potworów praktycznie wybiliśmy. Mamy szukać jakiegoś jednego, pojedynczego. Wolna bestia, prawda? Z tych kapliczek mieliśmy tam coś podnieść w końcu i tak naprawdę nie mam pojęcia, gdzie to można znaleźć, w jakiej kapliczce. Spróbujemy jeszcze to później. To już chyba sprawdzaliśmy te kapliczki, nie? Spróbujemy jeszcze trochę później przy jakichś innych tych kapliczkach. Gdzieś tam bliżej miasta. Tam gdzieś będzie, gdzie można coś takiego znaleźć. Do lodu. A tego poszukiwacza jeszcze zostawimy. Nie mam mikstury przyspieszającej, nie?
jest kawałek drogi zrobić. Szczególnie teraz, jak już nie mamy właśnie tego przyspieszenia, wtedy to już jakoś nam to szybko nawet zajęło. Teraz musimy lecieć z buta. W ogóle jest taka kopalnia po lewej stronie, jak już będziemy na tych takich bardziej pustynnych terenach. I ciekawiło mnie właśnie, co tam jest. Czy my tam byliśmy, czy nie? Może zajrzymy tam, co? Co tam ciekawego jest? Może jakieś zadanie tam się trafi? Jak było w pierwszej części takie niepisane zadanie z tymi księgami. Niepisane, no pisane zadanie. Tam się uaktywniło, ale to nie można było go nigdzie znaleźć, tylko musieliśmy najpierw zabić tego szkieleta maga i dopiero wtedy się dowiedzieliśmy o tym zadaniu. Może w tej części też jest coś takiego interesującego. Chociaż bardziej bym stawiał już na to, co robiliśmy w tych grobowcach, nie? Tam ten był pan śmierci, nie pamiętam czy. Pierwo jadę się trochę. Dobra, to jest, w tym razie zapiszemy. Wejdźmy zobaczyć, czy my tu byliśmy. Miałem many, co? No szczury jakieś. A, miałem niektóre tam prędkości. Nawet nie mam pojęcia, skąd ja biorę te mikstury. Zatmę go mieczem, żeby nie marnować tej many, no muszę trochę wszędzić, nie? Zużyli całe zaklęcie na tego szczura. Okej. Jeden chrząszcz. Dobra. Coś jest ciekawego? Tarcie z tych chrząszczy. Nic więcej. Ale tworzenie, bo nie wiem ile mi zostało jeszcze wytrychów. Lewo, lewo. Prawo, prawo, lewo. Lewo, prawo, prawo. Oraz w lewo i w prawo, okej. Okay. Łuk myśliwski. Czemu by nie? Dalej. Tam coś jest? Chyba nie. Idziemy tutaj w takim razie. Czarny goblin. Goblin wojownik. Czarny goblin. Już w ten sposób zajmę. Dobra, co tu jeszcze nas czeka? Jeszcze gdzieś latają te gobliny. Ale zwykły. To zabijemy mieczykiem. Proszę, nie pozamykam skrzynię. Bardzo mnie to cieszy. Okay. Mamy to. Gdzieś był właśnie wyjątek. Co, nic ciekawego tu nie więcej nie ma. Jest kamienna tabliczka, okej. Okay. Jednak się opłacał tutaj przyjść. Do czego? To nam dasz kamienna tabliczka. Kusza. Niech będzie. Zbywanie kuszą się też może kiedyś przydać. Nie wiem, może zmienimy łuk na kuszę. Kiedyś może będziemy potrzebować tego. Ja tutaj się raczej nie dostanę. Żadnego przełącznika. Tam jest. Patrz. Zawalone tam jeszcze, nie? To jakby było zawalone, prawda? Dobra, w takim razie możemy wrócić już do Tartasa i Pyrokara tam. Tego słonecznego kręgu. Zobaczyć to zadanie, prawda? Naprawę Okainosa. Tyle biegania znowu, nie? Czekajcie, tu było jeszcze jedno miejsce, o którym mówiłem, prawda? Może tym razem sobie zajrzymy do niego. Później, że tutaj tak nie będę wracać, więc warto by było zajrzeć.
właśnie tu. Tutaj sobie zapiszemy. Interesuje to miejsce. Gdzie jest? Szkielet tam był, co? Lecik. Okej. Ciekawa miejscówka. Dużo mieczy. Zapiszmy sobie tutaj. Weźmy sobie miksturkę. Jedną. Gajmy dalej. Fuck. Okej. Okay. Bardzo dużo doświadczenia się dostaje z takiego szkieleta. 300 to jest naprawdę mała liczba. Wodnik cienia? Tego to bym się tutaj nie spodziewał. Cienia powietrz. Dajcie mi się podleczyć. Okej. Okay. Patrz, że wojowniku cienia. Ile was tu jest? Dobra. Jest łatwo, jest tu ich kilka. Nie patrzeć. Ty grom mi tutaj dużo nie pomoże, tak się zastanowiłem teraz, jakby dało radę go użyć. Dobra, myślę, że tutaj sobie jeszcze raz. Teraz spróbujemy jakoś ich wyciągnąć, może po kolei. Aha, czekaj, szkielet. No okej. Okay. Żeby mnie dziabnąć. Okej, okay, teraz sobie zapiszemy. Jednego wojownika cienia chapnąć, nie? O kurde, to jest fajny miecz jest. Fajny miecz tam leży. Nie, okej. Okay. Chodź już tu. Kurde, to nie jest po prostu do pokonania. Dobra. Chodź, zrobimy to jeszcze raz. Zacznijmy ogniem może. O proszę, ogniem będzie najlepiej. Największy damage, nie? Okej. Okej. Dobra. I okej. Okay. Można już go mieczem dokończyć, nie? 400 punktów doświadczenia. Trochę tej many mam. Okej, okay, pierwszy pokonany, teraz drugi. Jest drugi. Okej. Okay. Dobra, już nawet ten eliksir nie leczy mi pełnej many, nie? Dobra, mamy to. Smocza zguba. Bardzo ciekawie. Podniesiemy tylko, sprawdzimy wszystko inne. O te naczynie. Skrzyneczka. Każdy ma puchar przy sobie, nie? Buty puchar. Ale mierz. Smocza zguba. Silniejszy miecz to chyba, co? Czy nie? To jest mój najsilniejszy miecz. Naprawdę potrzeba do niego sporo siły. Mi się kiedyś obiło o uszy, czy to jest najlepszy miecz w grze, czy nie? Sprawdźcie mnie, jeśli się mylę. No może pewnie jest gdzieś lepszy. Kojarzy. To może być naprawdę silne, nie? No i jest, jakby nie patrzeć. Jakbym szedł jakiegoś rycerza, paladyna, to kurde, to było świetne. Świetny miecz. Na tym poziomie to naprawdę świetny miecz by to był. No warto, że tam zajrzeliśmy. Będą rzeczy znaleźliśmy. Chodźmy do Xardasa teraz. Martwy nowicjusz.
Dawaj, starą monetę jeszcze miał. Okej, tu jeszcze jeden z tego pewnie. Dobra, rozmawiać z Cardassem. Czy ten rytuał odwrócenia ma szansę się powieść? Nie możemy mieć pewności. Wszystko za... Dobra. No nie, to w takim razie z Watrasem mamy rozmawiać, tak? Zrobiłem wszystko, co prosiłeś. Świetnie. Możemy zatem przystąpić do odprawienia rytuału. A co z bagiennym zielem? Ach, tak. Przyniosłeś dla mnie trzy rośliny? Tak, oto one. Znakomicie. Dobrze się spisałeś, ale teraz odsuń się na bok, byśmy mogli przystąpić do ceremonii. Niech zjednoczą się nasze siły. Okej. W tym razie działajcie. Jak długo będą tego używać, nie? Jaką będzie miał Xarta z tym ma czerwoną? Spodziewałem się czarnej. Proszę, podzięka. Dobra, bo niedługo nieskończoność będą tak nawalać. Teraz byliśmy tego przykładem, prawda? Właśnie jednak nie. Chyba nie skończyli w takim razie. Czekajcie sobie, może ja coś pozbieram w tym czasie. Czy nie? Panie kolorowo robicie. O proszę. O proszę. Ty kusza Dragomira. Szczerze mówiąc, to zapomniałem o tym zadaniu. Mieliśmy też je do zrobienia. Warto będzie zajrzeć. Już po wszystkim. Udało się nam pokrzyżować plan nieprzyjaciela. Oko odzyskało swą moc. Rokar wyjaśni ci, jak używać oka. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze, gdy wypełnisz już swoją misję. Bywaj. Okej. Udało się wam. Oko Inosa znowu jest całe. Aż trudno uwierzyć, że się nam powiodło. To prawda, mistrzu. Już dawno udowodniłeś, że jesteś godzien, by należeć do najwyższych z magów ognia. Od dziś jesteś zatem członkiem rady. Będziesz reprezentował klasztor na zewnątrz. Mianuję cię arcymagiem kręgu ognia. Noś tę szatę z godnością. Sław w świecie dobre imię klasztoru i pomnażaj jego bogactwa. Czy jest jeszcze coś, czym powinienem się zająć? Nie traćmy czasu na drobiazgi. Rozpraw się raz na zawsze z tymi przeklętymi smokami. Proszę, oto oko. Pamiętaj, że nim zaatakujesz smoka, powinieneś z nim porozmawiać. Potęga oka zmusi smoki do rozmowy z tobą i nie pozwoli im skłamać. Tak długo, jak będziesz je nosił, będzie cię chronił przed smoczymi atakami. Jego moc nie jest jednak nieskończona i musisz je co jakiś czas napełniać magiczną energią. W tym celu połącz na stole alchemicznym oko Inosa i esencję ze smoczego serca. Dopiero wtedy możesz stawić czoła kolejnemu gadowi. Dzięki. Będę o tym pamiętał. Masz już wszystko, czego potrzebujesz. Ruszaj w drogę. Zostało nam niewiele czasu. Okej. Teraz, gdy oko Inosa zostało naprawione, musisz stawić czoła smokom. Wszystkie one są sługami Beliara, Boga Ciemności. Ale bezpośrednie rozkazy muszą otrzymywać z tego świata. Tyle udało mi się do tej pory ustalić. Dowiedz się, co jest źródłem ich potęgi. Potem wracaj czym prędzej do mnie. Dobra. Chwila! Dzięki ci za pomoc w naprawieniu oka Inosa. Zachowaj podziękowania na później. Czeka cię teraz największe wyzwanie. Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy, mój synu. Uzdrów. Możesz... Adan! Tak. W takim razie mamy wszystko. Jedziemy się mimo to jeszcze do... Najpierw tutaj, słuchajcie. Patrzcie, kurde. Jak super jest ta szata, nie?
Teraz jesteśmy potężnym magiem. Próbuję jest ręcznie większy. Okej, tutaj właśnie. Widziałem tego Dragomira, oddałem mu tą kuszę. Właśnie rwo jadę. Nie uleczyliśmy many w draniu. Okej, zobaczmy many. Proszę, to dalej nowicjusz już czeka. Czy on dalej próbuje przejść tą próbę? Chyba ci się nie uda, ziomek. Ja dostałem nawet arcymagiem, już w radzie jestem nawet. Pewnie jeszcze tutaj czeka, nie? Stoi sobie tutaj spokojnie. Jak bardzo chcesz. No, a ja mam twoją kuszę. Proszę, znalazłem twoją kuszę. Rzeczywiście, to należy do mnie. Nie powiesz mi chyba, że udałeś się do kamiennego kręgu. Oczywiście. To było bardzo nierozważne z twojej strony. Mimo to dziękuję. Oczywiście. Odpłacę ci się za tę przysługę. Mam nadzieję, że to wystarczy. Okej. Bardzo ci dziękuję. Przejdźmy się teraz do klasztoru. Próbujemy zwiększyć krąg jeszcze. Zobaczymy, czy coś Milton zareaguje na to, że staliśmy arcymagiem. Dzień dobry. Aha, ty mi już nie pomożesz. Niech nic tego nie zmieni. Ile zostało zadań? Teraz mniej, nie? Teraz mniej mamy zadań. Już mi lepiej. Hej, ty! Chcę zgłębiać czwarty krąg magii. Dobrze. Wszystkie znaki się wypełniły. Wkrocz zatem do czwartego kręgu, aby przepełniła cię moc nowej magii. Przebyłeś daleką drogę, a Innos nadal będzie rozświetlał przed tobą ciemność. Jak? Teraz tak, chcę zobaczyć, ile many mi używa tak w ognie. Wydatek many 15. Czy to jest różnica? No teraz już nie pamiętam, ile zużywaliśmy. A mi się... Nie, za wcześnie mam save'a, żeby sprawdzić to. Jeśli ktoś z was wie, to możecie to znać. Czy jeśli zwiększam krąg, to mniej zużywam many na starach. Interesująca rzecz. Krąg to nie. Kupuję piątego kręgu. Nie, czwartego kręgu, sorry. Piąty krąg, ja pierdzielę. I tutaj będzie czwarty, nie, po środku. To nieźle. Czwarty. Duża kula ognia, siarka i smoła mam. Błyskawica, skała krystaliczna, kwarcy. Budzenie golema, jeszcze nie ożywieńca. Okej. Okay. Spróbujemy się z tą kulą ognia. Chyba nie mam tutaj zaklęcia. To może być problem. Hej! Dokładnie to samo powiedziałem. Pokaż mi. Nie dostanę. To nie golema. Aż ja mam 15 punktów nauki, więc będę mógł. Dobra, myślę, że ktoś tam stoi i czyta. Będę mógł się tego nauczyć. Hey. Ognia, no. Potrzebne. Okej. Okay. Teraz trzeba jeszcze gdzieś to kupić. Próbujemy się udać do Goraxa. O tym było wiadomo od dawna. Powinien być mądrzejszy. Zacząłem. Dużą kulę ognia masz. Super. Teraz idziemy do siebie, bo przy okazji jeszcze przenocuję. Tam zrobimy sobie rundkę. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę. Nie, niestety wyszedłem. Ja pierdzielę. Jeszcze raz.
Patrzcie, jakie łóżko kurde mamy. Czwarty krąg, duża kolowa, gdzie? Teraz tak, ile kosztuje duża kula ognia? Czy ognie? To jest duże. 40 do 100. Okej. Tak. Okej. I przenocujmy. Dobra, zajrzymy jeszcze do Prokara, czy może ktoś tam z tych gości ma coś dla mnie do zrobienia. Dam Pyro. Czego? Pentes. Odzyskałem jeden z udziałów w kopalni. Doskonale. Należy je jak najszybciej Proszę. Dobra, jeszcze dwa zostały. Nie mam pojęcia, gdzie w sumie ich dorwać. Jakie? Nie w tej chwili. Dobra. Tutaj nic nowego znowu. W takim razie pozostaje mi jeszcze... Jeszcze jedno zadanie w takim razie. Dobra, to na razie zostawimy. Przejdźmy się do... portowego. Na pewno będzie jeszcze coś do zrobienia, prawda? Może zobaczmy, co jeszcze w zadaniu zostało. Polowanie na smoki, no to zostawimy. Poszukiwacze. Aha, to jest potrzebny ten kamień, złoto dla Brutusa. Aha, to pamiętam chyba. To jest Górniczej Doliny zadanie. Lasy w pobliżu miasta. Trzeba by było się przejść, sprawdzić. Ale nie, coś bandyci jeszcze. Patrzę już na czas, że zaraz tam stuknie, więc może po prostu się gdzieś jeszcze rozejrzymy. Coś jeszcze uda się załatwić. Ciekawego. Watras wrócił. Nieźle. Ale Beliar nie znosił widoku światła. I niszczył wszystko, dobra, co Innos stworzył. Tak, 5 punktów nauki jeszcze. Jeszcze do Górniczej Doliny nie będziemy się wybierać. Może zobaczymy za tymi bandytami. Ale już raczej nie w tym odcinku, bo nie zdąży się po prostu rozejrzeć po tym lesie. Zanim byśmy ich znaleźli, to troszkę za dużo zajęło. Kakon. Tak myślałem właśnie. Okej. Okay. Nie masz już miksturek, ja pierdzielę. Jakiś miksturek. Nie można ich znaleźć. Poka- za księgę. Skała z gwiazd, to nie. Okej, w takim razie może już skończymy tutaj po prostu. Tego nie można niestety się dowiedzieć. Dobra, zapiszemy sobie w tym miejscu. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że was to troszkę zainteresuje. Ta seria to standardowo nasze pożegnanie, więc trzymajcie się. Do zobaczenia. Najlepszego w nowym roku. Bawcie się dobrze w Sylwestra, po Sylwestrze, może pierwszego jeszcze się nie zobaczymy, nie wiem, czy to uda mi się jakiś nagrać odcinek do tego, ale na pewno po Sylwestrze będziemy jechać dalej ze streamami, z nagraniami z różnych gier, więc myślę, że będzie nas więcej, mam nadzieję. No cóż, pożegnajmy tak na szeroko. Trzymajcie się, do zobaczenia, miłego dnia, miłego roku. I miłego Sylwestra. Bawcie się dobrze.